aresztowali chłopaków i trzeba było uciekać w las. Innego wyjścia nie było. Albo życie, albo śmierć. No i tak się zaczęło. Przed władzą. No, przed kim był uciekać. Początki na Syberii wywozili masę chłopaków. Resztę poszło w las. I walczyło. I tam, na tym się kończyło. Na tym byli zabici. Ranni. Rozmaicie było w tych zdarzeniach. No. I na tym się kończyło. Walka. Wolna Polska. Bo to nie była wolna Polska. Tylko było kłamstwo, podstępstwo, rozmaite przekupstwa. I to na tym było oparte cała władza. Dlaczego się ukrywał? Nie tylko ja, tam było setki ludzi. Ale wtedy już jak ja, to były dziesiątki, bo to można było policzyć tam na dziesiątki. Tak, bo początki to było masę nas chłopa. A później to już ujawniły się wybite sprawy, aresztowane. W lesie, no byłem jakieś do 10 lat, 10, 11 jakoś tak, chcieć rachować to do tego, to tak wyglądało i nie tylko w jednym miejscu, tylko było w kilku miejscach. Janowskie lasy, Lipskie lasy. Żywność miałem w zapasie, jakie nawet bez żadnych kontaktów mogłem dwa miesiące siedzieć i nie wychodzić z bunkra.
miałem ziemniaki gotowane. Miałem gotowane na maszynce od spryciu, w bilaturze. Gotowałem 2 razy dziennie, rano i wieczór. No. Suchary, chleb suchy. Był też. No, zrobiłem taką pamiątkę, zrobiłem butelce krzyż. Ogrodzenie, to mi zabrali. Miałem zrobione też bunkrze. No co tam więcej mogę zrobić tego. Czytałem książki. Więcej co miałem robić. Samotny. Pan pyta się, czy się nie czuć samotny. No pewno, że samotny. No. Czy to w lesie, czy to w bunkrze, czy to gdzieś. To nie była wolność, tylko była niewola. Mysz miałem. No patrzę, że z jego, ja się przebudziłem, ktoś łazi. No złapałem ją i tego wsadziłem ją do tego, do słoika, takiego litrowego. I tam dawałem jej jeść i tak była całą zimę ze mną. Rozmawiałem z nią tamtego. No i na wiosnę, jak wychodziłem, już śniegu nie było, to ją puściłem. Poszła, nie wiem, jak ona tam przeżyła, czy żyje, czy nie żyje, tylko wiem, że ją puściłem. I poszła, nie zabiłem ją, tylko poszła. No i tak się było, takie życie było. Poszedłem głoszczeć, że przestał kapować i z niego. No ale złożyło się inaczej. Rąk nie podniósł do góry, tylko chował pod pierzynę. No i ja odskoczyłem od łóżka. Oddałem jeden strzał, nie? W kierunku łóżka. No bo strzał był trafny i został zabity. Kapował bez przerwy. Przedwojenny komunista był. Był złym. Dobrym nie był. Trzeba było od razu wywalić mu z miejsca, tylko nie odskakiwać, nie patrzeć na tego. Człowiek zawsze łaskawy chciał, chciał go postraszyć, nie? W ciemności. Ja chciałem ręką ściągnąć pierzynę i nie dał. I dlatego ja się cofnąłem do tyłu, tak pod piec. Jeden strzał dałem i no traf. Zabity, koniec, no. Na tym się stało. No broń to była amunicja, pistolet maszynowy, automat. No broni to przecież miałem więcej, nie? Tylko nie w bunkrze, tylko poza bunkrem. Była pochowana. Za dużo wiedziałem.
o Polsce i o Polakach. I dlatego chcieli mnie dostać. No ale nie mogli, bo ja przy ostatku z tym, jak otrzeli ten bunkier, dopiero tam mnie znaleźli. To już były ostatnie chwile. To już było przy ostatku. To już było masa wypitych, aresztowanych. A ja byłem jako ostatni żołnierz. I tak się kończyło. To moja bieda. Nie strzelałem, no bo wiedziałem, że już nie biją na wolności, na śledztwie. Gdybym wiedział, że biją, tylko no to bym się nie poddał żywym, tylko bym się bronił. Nie powiem, w więzieniu miałem dobrze. Nie są dobrze, ale według mnie to było dobrze, bo wchodzili się jak się należy. Człowiek pracował. I na tej podstawie zęby szedł na wolność. To już 92 lata, człowiek już żyje. I od ukrywania się tego chorowałem. I dzisiaj było, bo w tej chwili to jestem nie w porządku z chorobą moją. No bo mnie tak łapie nie? I człowiek tak się męczy, no ale trzeba jakoś już dokończyć to, ten żywot swój. No tak wszystkiego to człowiek nie pamięta, nie, no, bo to już są lata, to nie jest rok ani dwa. Tylko to już jest kilkadziesiąt lat. To przecież rozmaicie było. Było i przeszło.